To był ciężki mecz, szykowaliśmy się na niego, prawdopodobnie jako na jeden z najważniejszych w kontekście walki przynajmniej o brązowy medal. Udało nam się pokonać Schibsted. Grali bardzo dobrze, zwłaszcza w obronie. Mecz był wyrównany, ale cieszę się, że udało nam się w końcówce drugiego seta narzucić swój styl gry i ostatecznie wygrać również w tiebreaku. Mówisz, że walczycie z tą drużyną o strefę medalową, a jakbyś podsumował w kilku zdaniach tą pierwszą część sezonu? No niewiele brakowało, żeby was nie było w tej grupie 1-5. To prawda, ale niewiele też brakowało, żebyśmy startowali teraz z lepszej pozycji do walki o medale. Nawiązaliśmy walkę ze wszystkimi, przegrywaliśmy w tiebreakach z najlepszymi drużynami. Z Magic Cafe graliśmy na przewagi, a to myślę, że warto też odnotować. Była to dość wyrównana runda, też przez to różnice teraz nie są duże, więc mamy dobrą pozycję do ataku drugiego miejsca.